Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam na kolejnym vlogu. Dzisiaj zajmę się żniwami. Tak, w końcu pierwsze żniwa. Niestety późno żniwa, widzicie, to jest sierpień. Dopiero wszystko podejrzewało. I wszystkie zboża dopiero można kosić w sierpniu. Więc wracamy do fara. No i to palimy maszynę. Bez żadnego gadania, bo to nie ma czasu. Tylko jeszcze na początku sobie ustawię pola. Elegancko. No i to palimy maszynę. Lecimy. Powiem szczerze, kostki pozbierałem sobie siana. Musiałem je postawić na zewnątrz. Bo niestety wiadomo, nie mam na razie miejsca, żeby je postawić. Ale powiem szczerze, tyle co takowie pierniżają. No to... Szczerze? Trzy takie pokłosy siana muszę mieć. Na cały rok mi starczyło. Właśnie. No dobrze. Na zewnątrz. Deszczu nie ma. Pandeki mam kupione. Ogólnie 4000 na opłaty. Na paliwo, na bieżące wydatki poszło. Bez sprawy. Ale tak widzicie, że na koncie aż 16 tysięcy. Więc powiem szczerze, bardzo dobre pieniądze z tego mleka zarabiam, plus wypłata z, wiadomo, z warsztatu. No, nie jest tak źle. Dycha jest z warsztatu, szóstka jest z mleka. Można na razie jakoś tam powoli tylko sobie tutaj dziorgać. Troszeczkę mi tego spadły, bo są rozsuszone te niektóre, bo będą się niedługo cielić. Więc też nie mam prawa wymagać od tych, żeby cały czas wiadomo doiły na full medalizności, tak powiem. Musiałem sobie zasuszyć, bo niektóre już mają cały miesiąc do wycielenia. Zasuszyłem sobie je jeszcze w lipcu. Teraz sobie powoli to ogarniam. Fajnie. Sianko mam, wiadomo, w kosaczkach bardzo fajnie, to tylko elegancko idzie te okrzęty. Po kosaczkę siana sobie rzucę, na spokojnie sobie rozdam. I rozepnę sobie sznurek i mogę sobie elegancko ogarniać. Co jeszcze musiałem porobić? 4000, które powiedziałem, poszły na zapłacenie za prąd. Za wodę. Za utrzymanie ogólnie gospodarstwa. Do tego niespodziewany wydatek. Musiałem kupić sobie cały rozdzielacz do 30, bo mnie strzeliło. Koszt 500 zł. 500 zł dałem za rozdzielacz do 30, więc teraz mogę sobie elegancko robić. Podnosi sobie podnośnik elegancko, już nic się nie dzieje, a wiadomo, rozdzielacz mi jeszcze był potrzebny, bo minęło mi to w 30 z turem. A wiadomo, jeśli rozdzielacz strzelił, no to ten tur też tak zbytnio ładnie nie chodzi, więc płynny nie mam, a tego oleju później nalewać, bo tam jeszcze musiałem pokombinować z tym, bo coś tam przytykało, uszczelniałem sobie. Wiadomo, tradycyjnie z silikonem. Rzeków nie kupywałem. Znaczy, ja się tak wykręcę. Ja muszę zrobić na tej zasadzie, że muszę wychodzić tą samą drogą, którą teraz jechałem. Więc dobra, lecimy. Dzisiaj jest niedziela. No i ten vlog prawdopodobnie dzisiaj będziecie widzieć na kanale. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. Wiadomo, jeden odcinek. Może powiedzieć, jeden vlog. A tak sobie ten odcinek na kanale. Bardzo dobrze, nie uda mi się nagrać. No bo też nie chcę spędzać całej niedzieli przy kompie. Jeszcze dzisiaj troszeczkę mam roboty. Chyba cię przyjedzie. No to... trochę roboty będzie. Musimy beczkę dokończyć. Zaraz w niedzielę. To zależy, no właśnie, trzeba cię przyjedzie. Tam się pozakończać parę rzeczy.
Ale ten, a wracając tutaj, tutaj też mam dość sporo gnojowicy. Mam 25 tysięcy litrów gnojowicy, Wiadomo, to nie jest taka czysta, powiem, gnojowica. Bo tam, wiadomo, jeśli nie mam słomy, ani ściele, no to wiadomo, z wodą. Z wodą, żeby tutaj mam. Niestety to nie jest taki mocno intensywna gnojowica, ale już jest. Będę mógł sobie na spokojnie już coś tam ogarniać. No jakoś tam, nie wiem, podrężysko sobie rozlewać, pooprawiać. No wiadomo. No bo trzeba będzie przygotować powoli pod zboże. Teraz tylko jedynie, co będzie po owsie, to będzie pszenica. A po jęczeniu pszenica, a po owsie, przepraszam, jak powiedziałem, po owsie będzie pszenica, po pszenicy będzie jęczmień, a po jęczmieniu będzie owiec. No bo jednak trochę tego zboża było. Dowiadywałem się w cenie na skupie za jęczmień, bo wiadomo, że tyle zboża mi nie pójdzie. Ogólnie liczę gdzieś zostawić po 10 tysięcy, po 10 tysięcy, 10 ton zboża na spas. Że powiem to w litrach, żeby później nie było. I bo jestem umowni 10 ton. Muszę zostawić sobie na spas. A reszta pójdzie na sprzedaż. Bo wiadomo, mieszanka po 3-4 tony mniej więcej będę zostawiał sobie na oko oczywiście. I powiedzmy takie 10 przyczep muszę. 10. 5 takich przyczep muszę sobie zostawić na spas. Dobrze, 4 przyczepy, bo to są 3,5 tonówka przyczepa. Wiadomo, jeszcze kipel nie mam. No. Mówię się łamać. I po nim to trzeba jak na opotować. Ale może się kiedyś tam człowiek dorobi. Patrzcie, czemu? Może się kiedyś dorobi na tej przyczepy do wywodki typowej. Ale to jeszcze wiadomo, jest chwila. Więc mówię, mniej więcej po 4 tony każdego zboża. Najpierw tam wyglądało tak, żeby po jednej wywodce zostawić zboża. Jednego, drugiego, jak i trzeciego. Cała fajna wieszonka będzie uzupełniająca dla naszego pytła, naszych krówek. I powiem szczerze, że gdyby nawet, no to by nie dobra dajność, dość fajnie wychodziła. Rozmawiam 9900, wychodzi mi 200, chyba na, nie. Przepraszam, wychodzi mi 9 litrów po 9 litrów od krowy. To i tak jest bardzo mili, ale wiadomo, że troszeczkę w tej pracy też pracuję, no, jako mechanik. Tej wypłata jest praktycznie, można powiedzieć, głównym dochodem, bo wiadomo, gospodarstwo już ma swój dochód, i to idzie właśnie inwestowanie w gospodarstwo z powrotem. Teraz będzie zamysł prawdopodobnie zakupu po takie przyczepy. Po prostu ten odgłos trochę szybszy. Tam tak mówiąc, szczerze, nie chcę robić takiej serii, która naprawdę była tak mocno, mocno dochodowa. Inaczej chciałem powiedzieć. To będzie tak, będzie rozwojowa. Na takiej zasadzie myśmy się trochę pobawili tą serią. Pokrywali maszyn, pokrywali, nie wiem, pól, budynku postawili. Miałem realnych cen i na pewno będę chciał oscylować w następnym sezonie, znaczy po spłacie kredytu będę chciał wziąć kredyt na oborę, żeby kupić oborę, postawić oborę gdzieś na ręce, 40 sztuk. W dzisiejszych standardach to jest koszt 600-700 tysięcy, więc trzeba trochę będzie tych pieniędzy uzbierać, dlatego musicie mieć zobaczenie, że za te mleko, powiedzmy, zarabiam na miesiąc od 6 do 10 tysięcy. Właśnie za te mleko plus wypłata, dopóki nie będę tak typowo gospodarki rozwiniętej,
się utrzymywać z samej gospodarki, tak? No to wtedy trzeba się trochę pobawić z tym. No ale będą budynki, będą stawiane, obława będzie stawiana, stawiana będzie w czasie zimy. Czemu tak, nie inaczej, bo już mamy na plan, na przyszłość. Bo wiadomo, ja nie mam blendera, nie będę miał możliwości zrobienia, nawet nie będę potrafił zrobić, modelować fajnych tych budynków, tak żeby finalnie wyglądały ładnie, więc okazji zimą będą przebudować, a wiosnę będziemy już mieli budynek postawiony. Wiadomo, to będą szybsze koszta, chociaż powiem szczerze, jak na dzisiaj przejechałem do ciotki, to Dino w ciągu półtora miesiąca niecałe już całe Dino stoi. Mury oczywiście, jeszcze tam całe zaplecze, ale same mury już na stoją od tygodnia. W ciągu półtora miesiąca postawili mury. Jestem w szoku. Czy nie spałem na dwóch, no są dwóch miesięcy, nie pamiętam dokładnie. A wiadomo, że Dino też z budowanym budynkiem jest, nie jest, no to więc myślę, taką obawę byśmy stawiali. Przykładowo takie wielkości Dino, bo Dino mi się zdaje, że te mniej więcej takie same wielkości są wszędzie. Nie wiem, bynajmniej u mnie w rejonie. Mam taki krajobraz, jak to się mówi. To mówię, no dwa miesiące będzie można postawić, pokończyć. No to mówię, te 3-4 miesiące to myślę, że będzie idealnym rozwiązaniem. A to by... sobie to elegancko porobić. Gdyby przyjechali, porobili, wykopali, zalali fundamenty, postawili mury i po prostu tylko później elektrykę wykończyć i ogarnąć sobie poidła, będzie ewentualnie jakieś tam wanienki, jak to się mówi, by móc zalewać, wodę wylewać, tak? Ale my to już na przyszłość mówię, jak to będzie wyglądało. Jak to sala będzie wyglądać. Po prostu ma być fajnie, ma być szybko, szybko rozwojowo, żeby też fajnie się to grało, tak mi, wam fajnie oglądało. I tak myślałem, że tutaj maksymalnie to 250 koni będzie, wszystko ciągniki, więc na pewno nie będzie, będziemy kończyć, w zasadzie nie będziemy kupować zająpy. To nie jest seria na jak podstawowa, no tutaj tam wtedy się skupialiśmy na wykupie całej mapy. Tutaj muszą być sąsiedzi, muszą być, nie wiem, jakieś tam znajomi, w pewnym sensie, żeby po prostu żeby to fajnie też wyglądało i dla was, i dla mnie, tak? Żeby mi się fajnie grało, a wam oglądało. Aha, czyli ja nie wam nie odsłożyłem. O, ja się nie zamknąłem, ale poszło. Tak, widzę, wymaga mało wapna, wymaga mało mania. No to powiem szczerze, no, albo ty będzie, co? Nie miara. Ja wiem, piątka i dzida. Czekajcie, kam sobie postawił suma sumarum, patrzę tu tak opcjonalnie. O, cyk. My sobie tam mogę z tamtej strony przyjadę. Powiedzmy, że po przecinek już mam wycięty, więc mogę sobie na spokojnie teraz no to ja tu nie widać człowiek wcale. Ustaku także nie widać. Mam powiedzieć, że w pewnym sensie trochę sypie na czuja. A teraz musimy sobie ogarnąć z tamtej strony poprzeczniak. Czas patrząc, to może byśmy tak chcieli. Suma sumarum, to już nic w sumie większej to tutaj nie widzę. Czy od tej strony, czy od tamtej strony, ważne, żeby tylko było to ścięte, ogarnięte. Później tylko sprasowane i może częściowo sprzedane. Zobaczymy.
Bo ja sieczkami oczywiście w parze nie mam, więc nie mam prawa ciąć na sieczkę, bo by to naprawdę było źle wyglądało mimo wszystko. Tutaj fajny ten kombajnik jest. O, widzicie, 4 na godzinę. Za dużo nie pobujam, tak? Z tym kombajnem. No ale mam nadzieję, żeby też wytrzymał, bo to jest mój pierwszy rok ogólnej działalności gospodarczej, można powiedzieć, dosłownie gospodarczej. Więc też, a my tylko ten fal wytrzymamy, tutaj na szczęście nic na razie nie było winne. Wiadomo, poza jakimiś tam przeglądami ogólnymi, przedmuchaniem, nasmarowaniem, no to tam nie było żadnych problemów. A to mówię, to może być, w mniejszym czasie może to wychodzić, bo to różnie będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wychodzi ten sezon, ten pierwszy sezon, nie ten kombajn przecież tak później, żeby nie musiał tylko najmować żadnego kombajnu, po prostu wynajmować potasu. Przecież można usługi sobie nająć, nad tym usługi, wynająć maszyny po prostu, gospodarstwo. Powiedzmy ciągnik, czy tam nawet kombajn w tym momencie można sobie wynająć i sobie można skosić zboża. Wiadomo, to jest dość kosztowny biznes, ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do tego, że na swój kombajn nie chce najmować, ewentualnie nikt nie chce przyjechać, no to najlepszą opcją było właśnie wynajęcie kombajnu. Więc i sobie samemu ściąć. Ale zobacz, tutaj na razie parwa nie idzie. Mimo wszystko 16 minut odcinka i 17 prawie. Naprawdę fajnie to idzie. Powolutku. Ale nie zapycha się, nie zabija się na kłosie. Na tym bebnie, no pewnie jak to się nazywa. Co naganiaczu. Nic tam się nie dzieje, no wiadomo, 4 na godzinę. Na dużo, wiadomo, 4 na godzinę to jest farmingu. No, w realu to tam nie wiem, musiałem chyba z pół kilometra na godzinę jechać, może kilometr na maksymalnie. Podejrzewam. Choć mogę się mylić, tak? Patrząc naprawdę, że wizorkiem się dość wolno kosi, a nigdy się nie mierzy, jak tam to wygląda prędkość. No to myślę, że tutaj też na spokojnie, mówię, te 5 mógłbym sobie jeździć, ale nie chcę, bo się boję z jednej strony. Lepiej te 4 na godzinę na spokojnie, a po drugie później, żeby po prostu była jakaś forma wymiany, a coś szybszego, coś wydajniejszego, nawet gdyby był Bizon. Bizon to już na pewno też byłby wydajniejszy. Też 4 na godzinę, ale na pewno z HDR-em przeszedł. Łena tu jest 3 metry. Bizon ma 3,6 metrów, to już jest dość spora różnica właśnie wydajności. Więc też trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby po prostu na przyszłość myśleć albo na Bizonie, albo o czymś innym. A cóż, zobaczymy. Na razie zaczynamy tak jak teraz. Malutkie maszyny, pola dość spore. Ale myślę, że wiadomo, teraz myślę, że następny odcinek to będzie już pewnie jakieś tutaj, tak powiem, wapnowanie, bo jednak pieniędzy mamy. Wiadomo, trzeba jakieś RWCW może pożyczyć od znajomego, bo wiem, że ma. Tylko się boję, że mi nie poradzi 30. No i teraz kwestia, też pewnie podejrzewam, trzeba nie kupić wapno na wszystkie pola. Na łąkę. Na łące wymaga wapna. Na polach, prawdopodobnie wszystkich po zbożach będzie wymagało wapna. Trzeba na pewno sobie 2-3 łódki. Nie, czekajcie. 5 ton na hektar, 5 razy 5,25. Teoretycznie łódka jedna, na pewności 2 łódki wapna trzeba będzie pewnie zamówić, żeby po prostu mi tu było i wystarczyło. Tego wapna mi ma 100%. Dobra, czy ja teraz będę miał możliwość, jak się tutaj wykręcę, teoretycznie ja mógłbym jechać przy miedzy. To jest wszystko moje. Tylko ciekawe, czy 30 się tutaj zmieści. Czy ja się teraz wykręcę po drugie?
kombajnem na tyle, żeby sobie nawet wjazd wyciąć. Trzeba będzie inaczej pewnie zrobić. Powycinać sobie tutaj wjazdek. A co to jest wjazdek? To wciąć sobie właśnie ten przejazd. Można było gdzieś ustać tym kombajnem. Można sobie tak zrobić. Wiadomo, będzie trochę to uciążliwe do pasowania. A, tu już jest mało. Ważne. Dobra, cyk. Oj, muszę to wyjechać, bo ja wjechałem. Zobaczcie, teraz sobie tak tutaj elegancko cofnę. Na między. Cyk. Oj. Pójdę sobie teraz elegancko po 30, przebiegnę się. Ciach, 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 ciach. Mam tu jeszcze nadzieję, że to wejdzie mi do końca. Chociaż teraz też się zagłostkę mam, czy mi w ogóle wejdzie. Może pewno, może wszystko nie wejdzie, ale część wejdzie. To jest najważniejsze. Więc już tak będę się zadowolony. Będę znajomego zadzwonił, może pożyczy mi przyczepy. Pomadę 47. Przyczepę. Chociaż na razie tutaj ewentualnie to będzie trzeba zrobić to pewnie nadstawki do tej przyczepy i to też na razie będzie mi wystarczało. Powiedz mu chawę jeszcze muszę kupić. Będę też nie napierniczać, nie wiadomo jak mocno łopatą tylko dmuchamy, czy tam żmikę sobie kupić. Chociaż żmika mi się zdaje, bo żmika pewnie... tylko ta żmika, wiecie, do środka do przyczepy to się wsadza i było też elegancko. Znaczy, czy ja się tutaj zawrócę od razu na strzałach, cyk. Ja sobie wbiję, żeby powoli sobie tu wjechać. No i teraz słuchajcie, cofamy. Dobra, może być. Dobra, nie będę przed dużo odcinka, bo będę jeszcze odcinek na dzisiaj. Z odcinek na dzisiaj, więc w pierwszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki już nie mam, się spodobał, to ciepłe w górę komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.